7 w sprawie uchwały przygotowania przez Zarząd Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2014. Projekt, Państwo macie, został zaopiniowany przez Komisję. Zostały w nim przeprowadzone przez Zarząd uwzględnione wnioski, które zostały zapisane w protokołach Komisji. Podsumowując, powiem, że projekt rozpisuje zadania na 520 700 zł przy możliwym teoretycznie rozdysponowaniu środków 530 000. Jeżeli są jakieś pytania w dyskusji, będą odpowiemy. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa zabierze? Tak, chciałem zapytać odnośnie paragrafu. Paragraf pierwszy, punkt 6, osiedle żydowskie, żydowskie utrzymanie dzielnicy kwota 6 tysięcy złotych. No to jest właśnie podyktowane. Czym jest podyktowana akurat między innymi ten punkt? No, wydaje mi się, że w świetle tego to powinniśmy, że tak powiem, nie mając tego, to powinniśmy, że tak powiem, zastanowić się, czy po prostu dla symetrii nie powinniśmy, albo robimy wszystko, albo robimy. Tylko powiem szczerze, że tak, kwota 6 tysięcy złotych. Czyli praktycznie jedno podwórko, z którego korzysta dzielnica dziewiąta. Mam już na myśli nie fryzjera, ale akurat punkt poczty. Czy zarząd zamierza wprowadzić autopoprawkę dla tego punktu, czy mogę pana prosić inaczej o przerwę i ewentualnie dłużenie? W tej chwili znaczy zadanie, jeżeli chodzi o realizację tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli realizację planową w zakresie remontu tych przestrzeni, które umożliwiają, że tak powiem, skomunikowanie, jeśli chcę używać słowa podwórek, budynkom przy ulicy Zakopiańskiej z miastem, będziemy wpisywali do zadań powierzonych, do rankingu zadań powierzonych, które nie są obiektem tego, dzisiaj nie jest przygotowana uchwała, będzie uchwała przygotowana dopiero na sierpniu. Terminowo te rzeczy się mogą być uchwalone później. Ja rozumiem, że Szanowna Rada, jeżeli dzisiaj uchwali, ponieważ nie ma możliwości zadania tego, które jest zapisane w punkcie 6, umieszczenia w zadaniach powierzonych, z uwagi na to, że w zadaniach powierzonych, tam gdzie można było to zadanie umieścić. Są dwa zadania i więcej tych zadań się nie zmieści. Pierwsze to jest ogródek Jordanowski do Wilgi, który konsumuje większość, oraz druga pozycja w ramach bieżących, utrzymanie ogródków Jordanowskich w dzielnicy. Umowa, która jest, obowiązuje jeszcze na 2014 rok i nie możemy tych rzeczy nie umieścić. W związku z powyższym, utrzymanie terenu zielonego możemy sfinansować tylko w tej chwili z priorytetów i dlatego została tu wpisana. Rozumiem, że Szanowni Radni, jeżeli w tej chwili zarząd nie wycofa autopoprawką tego punktu, może to będą, że tak powiem, na tyle konsekwentni, pełni zrozumienia, że jeżeli będzie proponowana ta drasymetria w remontach kombinacji, czyli w tym w środkach bieżących, rozpocznie tych remontów, tych powierzchni przy nieruchomościach w ulicy Zakopiańskiej, no będę mieli takie samo stanowisko jak dzisiaj do pozycji numer 6. Znaczy, no. Ja ewentualnie mam inną propozycję. Nie wiem, na ile do rozważenia w tym momencie, ale ja proponuję, żeby z punkt 6 z paragrafu 1 wycofać i ewentualnie podjąć tą sprawę i remontu podwórek w jednej uchwale. No, prosimy. Będzie sprawiedliwie. Albo ale to jest zadanie na przyszły rok. Podwórka są na tym, no to się tutaj rozpędzamy. Śmiechu warte. Mamy projekt uchwały, który został zaopiniowany i prosimy go procedować. To nie zmienia, że tak powiem, zakresu tematycznego. Czy to jest akurat na ten rok, czy na przyszły rok? Czy mam to traktować jako wniosek formalny zgłoszenia poprawki do uchwały, czy nie?
Tak. To proszę na piśmie, ogłaszam przerwę. 5 minut na wypełnienie stosowne. Przybiecki, proszę, Przybiecki.